Siema, siema, Hejos. Powstaje z rana. Jedzie do Borna. Siema. Dzisiaj kładami będziemy zapindalać. Możesz mi wystawić? Dobrze stoję? Dąber będzie? Nie, bo chodzi to gdzie w akademię, bo tam musi dać. Ale ja mam motor dla niego. A, dobra, pierwszy tamten musimy wystawić. Bo ja mam, zobacz. Cały samochód tego. Ja trochę jestem połamany, wiesz? No to dasz radę odpalić, dasz, nie? Poczekaj, to swojego kłada gdzieś przestawię na bok, bo tak na środku zostawiłem. Dobra. Dzisiaj kłady rządzą. No tu na tych szosowych to przyczepność łatwo straci, nie? I można... Czekaj, odpalę kuboka. Cichutki, ale wiesz, jakby Akrapowicza założyć tego chińskiego, bo założymy, nie? No bo teraz zobacz, to taki wydeszek jest taki, wiesz... Tak, tu cienka rurka, to ile przerabiania by było, ale tu jest na upadce, żeby coś tam dospawał. Kupię spawarkę i będziemy robić, nie? Ale co? Nawet jakby go odkręcił bez końcówki, ciekawe jak wychodzi, nie? Dobry, o! To można zobaczyć. Kuba, ci powiem, że już się wprawił, fajnie mu to idzie. No to teraz ten. O, słyszałeś, jak się włączył ten pompa? No. Ja na razie tym małym pojeżdżę, nie? A słuchaj, nauczysz mnie, jak manewrować kładem? Zrobisz mi lekcję? Nie wiem, ile paliwa jest, ale w razie czego wziąłem bańkę. No to voila, proszę. Born to ride na Chińczyku. Czysta tor. Testujemy, zobaczymy jak to będzie szło. No. Jedynka na dół, reszta do góry. Chwila prawdy. Ja 110.
jeszcze nigdy z Bornem nie jeździłem na quadach. Ciekawe, czy na kółko pójdzie Born. Ja szukam hamulca pod nogą. Idzie bokiem. Na koło, trochę się wprawi i poleci. A mogłem sobie tą 200 zostawić. A nie, zaraz wezmę KTM-a Borna. I idzie bokiem. Jak? Na koło idzie, nie? Na koło. Na koło się boję, z jedynym, tak tutaj. Spróbuj na koło, spokojnie, nie bój się. Dawaj! Ja cię złapię. Tak, Born mądry jest, nie swój sprzęt, a ja wsiadłem na Daniela 200 i Gleba na gumie. Ja dzisiaj to tak po prostu lajtowo przyjechałem. No i tak się bąki sadzi. Łe tam. Kupa dymu i kurzu. Czy ja tak kiedyś będę umiał? Może kiedyś? Nawet pasuje Bornowi. Jak? Do czego byś porównał? Chodź, go zgasimy na chwilę. A do czego byś porównał?
sumie kiedyś jeździłem Hondą TRX-em 250, nie? Tam był taki półautomat, było sprzęgło, ale mogłeś, jak wrzuciłeś bieg i puściłeś sprzęgło, to nie gasz, nie? Aha. Taki był półautomat, nie był na łańcuchu, tam nie wiem. A mocowo do czego byś porównał? Właśnie do tej Hondy, tak? Coś takiego mi wiecie, ale moty to ma i idzie fajnie. Jak ja ze swojego się przesiadam, a tutaj to idzie dobrze, nie? No właśnie. Nie no, na koła tak może słabiej, ale zwójki też potem poderwałem trochę. No to poderwij go jeszcze zwój, bo twojego zwój podrywasz? U mnie to zależy od zębatek, ale ten, mogę i z piątego biegu, tak jak teraz. Aha, aha. Prędkość mi się zmienia, zależy właśnie jakie zębatki mam. A tu na przykład jakby jeszcze napęd zmienić? 450, jak jeździłem, to tamtego z trójki, nie? I też z trójki, tak samo. Aha. Trójka, czwórki ciężko. Mhm. No ale wiesz... Moty to nie ma wystarczająco. Dobrze. Nawet tu na plecy, jak się rozpędzimy, on ma trzy biegi. Chyba pięć. Pięć? No, pięć. Nie wbiłeś wszystkich. Cztery mu wrzucałem. No. Zobaczę. No. Bo też tak noga mi nie wchodzi, nie mówię ten, tylko tak tłuczę. No. No by trzeba było sobie to dostosować, nie? No by trzeba było ją trochę do góry. Trochę do góry trochę ją dać, nie? A zobaczę, jeszcze się przyjadę i tak wezmę. Dobra. Ja wsiadam na mojego. Malutki też trochę jedzie. Oj, wyjeżdżę, Kubie paliwo, będzie płakał. Wiesz, no. Niedokładnie nie mogłem tą nogą, nie? Aha. Na trójce tu piłowałem, ale na trójce wtedy szybko nie dałem. Słuchaj, porób trochę jeszcze bączków, to ja ci nagram, a będę mógł twojego trochę pojeździć twoim? No dobra, to zaraz wezmę KTM-a i z nim się porówna, nie? Dobra. Zakręcę parę bączków, telefon jest w dzwonim, zobaczę. To tam będziesz robił bączki? Tak, no. Dobra, to podjeżdżam. O, mój też podrywa się. Ja sobie przejadę tu. O, ale mi ochlapał. O, ja cię. Roku życia jeździ na kładach. Nieustannie. Ale poszedł bokiem. Koła mu się podniosły. A ja zaraz na KTM-a wsiadam.
No, w sumie dostał, nie? No słuchaj, żeby na przykład z wyższych biegów na koło go wrzucać, no to można zębatkę zmienić. I tak, nie wiem, ile on może polecieć na godzinę. Nie, około stówki to może, jak ma 5 biegów, jak ja tu jechałem. To... No, to ten mój pod 60 idzie. No nie wiem, nie mam licznika, ale... Przeczyj sobie kamerę. Chyba cię ochlapałem moim kładem. Ty... No.